Dzień dobry. Zapraszam do obejrzenia krótkiego filmu prezentującego automatyczny zawór równoważący ASVPV firmy Danfoss. Dysponuję próbką zaworu ASVPV w zakresie regulacji ciśnienia różnicowego od 5 do 25 kPa. Jest to zawór o średnicy DN20. Na naklejce na opakowaniu znajdują się wszystkie informacje dotyczące produktu. Widoczny jest tu numer katalogowy, typ urządzenia, ciśnienie nominalne, średnica, wartość KVS, zakres regulowanego ciśnienia oraz rodzaj gwintu. Przejdźmy zatem do sprawdzenia, co jest w środku. W pudełku znajdziemy instrukcję. Jest to wielojęzyczna instrukcja, w której przeważają obrazki. Dodatkowo uzupełniona jest ona zwięzłe opisy w wielu językach, w tym również w języku polskim. W pudełku zawór zabezpieczony jest przed przemieszczaniem za pomocą tekturowych wkładek. W pudełku znajduje się instrukcja, 1,5-metrowa miedziana rurka impulsowa, zawór ASVPV oraz tekturowe wypełnienie. Przyjrzyjmy się zaworowi z bliska. Znajdziemy na nim niezbędne informacje do identyfikacji produktu. Numer katalogowy, typ produktu, średnica oraz zakres ciśnienia regulowanego. Dodatkowo znajduje się tutaj nazwa producenta, strzałka określająca kierunek przepływu. Z drugiej strony korpusu mamy informacje o KV, średnicy, ciśnieniu nominalnym oraz materiale, z jakiego jest wykonany korpus. Typowym zastosowaniem zaworów równoważących ASV są instalacje centralnego ogrzewania w budynkach wielorodzinnych. Zawory stosowane są w przypadku budynków modernizowanych u podstawy pionu, na którym znajdują się grzejniki wyposażone w zawory termostatyczne z głowicami. W przypadku budynków nowo budowanych stosuje się je na poziomych odgałęzieniach wyposażonych w grzejniki lub w rozdzielacze ogrzewania podłogowego.